czołem, widzowie, rzadko tak robię, ale czasami się zdarza, że biorę coś z dowozu, będąc w danym mieście, no i tak jest też dziś. Pojechałem do Lublina nagrywać serię i filmików nagrałem sporo na miejscu, ale też właśnie chciałem coś przekąsić, co do mnie przyjedzie, bo mecz oglądałem. Takim sposobem wszedłem na pyszne.pl i patrzę, co dowozi, tam kebab turecki, a kojarzyło mi się, że polecaliście to miejsce, ale to nie o ten lokal chodzi, bo dziś zamówiłem z nadstawnej, a kebab turecki, ten lepszy, znajduje się na Nadbystrzyckiej. Jak ktoś ciekawy, to jest filmik z tego słusznego lokalu i tam faktycznie mięso było lepsze, ale to już zapraszam, odsyłam zobaczyć sobie tamten materiał. Zamówione, czas oczekiwania to około godzina. Cena to łącznie za to wszystko zapłaciłem 50 zł i 50 groszy. Musiałem dobrać do odpowiedniej kwoty, żeby w ogóle przywieźli. Zamówiłem baklawę pistacjową, która była fajna, słodziutka, za 8 zł, do tego 33,50 kosztował kebab z baraniną, w cudzysłowie oczywiście, do tego Coca-Cola pół litra w tej cenie 33,50 i patrzę teraz, że nie mam ile sam kebab. Coś koło 25-28 zł mi się wydaje, ale jak się mylę, to proszę poprawcie mnie, dowóz 9 zł, czyli jak się chce nagrywać na dowóz, to wychodzi dość sporo, ale rzadko tak robię, to mogę sobie pozwolić. Jeśli chodzi o smak, to mięso baranie smakowało jak kotlety mielone z obiadu. Po opiniach Google patrzę, że ktoś miał podobne wrażenie i mówię, no ale właśnie tak to smakuje. Całość mega zaparowana, ale to normalne na dowóz, co słodkie ostrości za dużo nie wyczułem, ale powiem szczerze, że przez to mięso nie posmakowała mi całość. Ten na Nadbystrzyckiej dużo lepszy. Jeśli chodzi jeszcze o ten dzisiejszy, to placek mięciutki, zaparowany oczywiście i drugi raz bym tego nie zamówił. Zrobimy tak, że kebabów nie będę brał spyszne, tylko ewentualnie jakieś burgery, tak jak robiłem to wcześniej. Dzisiejsza nota to 3,5 na 10, bo mięsiwo jak z obiadu polskiego, ale podejrzewam, że na miejscu będzie trochę lepiej. Sprawdźcie sobie ten materiał, o którym mówiłem, z lepszym mięsem, tam było ok, tylko bazowo za dużo sosu, ale jest różnica, niby podobna nazwa, nie wiem, czy to ten sam właściciel, ale inne mięso jest w tych lokalach i to ten lokal na Nadbystrzyckiej, w którym byłem tam fizycznie, nie na dowóz, tak jak dzisiaj, to było naprawdę mięsiwo dużo lepsze, tylko sosu za dużo nawalili, ale to, no trzeba na coś ponarzekać, co nie? 3,5 dzisiaj wjeżdża, pozdro.